Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym filmie odpowiem Ci na pytanie, czy ZUS zapłaci za świadczenie rehabilitacyjne pomimo niespodziewanego zwolnienia z pracy. Zapytanie internautki, witam, mam zapytanie, przebywam obecnie na świadczeniu rehabilitacyjnym. Minął mi właśnie okres ochronny i mój pracodawca bezwzględnie zwolnił mnie z pracy. Proszę mi odpowiedzieć, co w takim przypadku? Czy ZUS nadal zapłaci mi pieniądze do końca trwania tego świadczenia? No, częsta sytuacja obecnie, ale odpowiadając na to konkretne pytanie, ZUS powinien zapłacić dokładnie do tego czasu, do kiedy przyznał to świadczenie pieniężne i jest to zupełnie w tej sytuacji czy w innej niezależne od utraty pracy. Jak już wspomniałem, sytuacja jest bardzo częsta, no, od czasu, kiedy można zwolnić pracownika zgodnie z kodeksem pracy, zwolnić pracownika czasowo niezdolnego do pracy i będącego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim lub już później na świadczeniu rehabilitacyjnym. No, jeżeli chcesz dodać coś do tej mojej odpowiedzi, koniecznie tutaj skomentuj filmik na dole. Oczywiście więcej informacji znajdziesz tutaj na mojej witrynie zwolnienielekarskie.pl. Także no, reasumując sprawę, należy się liczyć z tym, że pracodawcy coraz częściej korzystają z możliwości zwolnienia pracownika, z kodeksowej możliwości zwolnienia pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Także cześć, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.